Dzień dobry, albo dobry wieczór. 16 listopada pozdrawiam was następującymi słowami. Są to słowa z Księgi Jeremiasza, z 32 rozdziału, werset 40. Zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić. I z pierwszego listu Jana, z 4 rozdziału, 9 wiersza. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. I słowa Patryka Haręży z zespołu Padlife. Kiedy Cię spotykam, Twa miłość mnie dotyka. Ogarnia moje serce, pragnę Ciebie więcej. Nie wiem, jak mógłbym zapomnieć o Tobie, bo wiem, że Ty pamiętasz wciąż o mnie. I kochasz mnie pomimo tego, że błądzę. Bliżej, o bliżej Ciebie być. Myślę, że nie pomylę się znacząco, jeśli stwierdzę, że większość z nas popełniła w swoim życiu błędy. Grzechy, błędy, niedociągnięcia. I myślę, że te słowa, które dzisiaj czytamy, to są słowa, które dla ludzi świadomych tego, że no coś jest w ich przeszłości, co nie do końca jest prawidłowe, myślę, że są słowami znaczącymi. Słowami, które noszą obietnicę, że Bóg coś dobrego jeszcze dla nas ma. I chciałbym się odnieść do słów z Księgi Jeremiasza, bo słowa, które przed chwilą przeczytałem, zawrę z nimi wieczne przymierze, się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, brzmią bardzo pozytywnie. Ale są napisane w ciekawym miejscu w Księdze Jeremiasza. W ogóle cała Księga Jeremiasza jest bardzo ciekawa, ale też i bardzo dramatyczna. Jest to księga, która opisuje absolutne niedociągnięcia, złość i bałwochwalstwo, jakiego dopuszczał się naród izraelski. I kiedy Jeremiasz to widział, no po prostu nie mógł nic innego zrobić, jak napominać, mówić, nie możecie tak robić, nie bierzcie wszystkiego od Kananejczyków, nie wierzcie w ich bogów. Natomiast Izrael, chodząc do świątyni, składając ofiary Bogu, jednak lubił romansować także i z innymi bogami. Lubił troszkę ze swojej tradycji zbliżyć się do swojego Boga, pamiętać o nim właśnie tutaj, jak chodzili do świątyni, natomiast no, mieli taką chęć, żeby spróbować też czegoś innego. I to Jeremiasz potępiał i mówił, że tak absolutnie być nie może. Więcej. Mówił, że na Izrael przyjdzie absolutna klęska w postaci Babilonu, który najedzie Izrael, zniszczy świątynię, zniszczy Jerozolimę i więcej, uprowadzi naród izraelski na 70 lat. I to się faktycznie stało. I cała ta księga Jeremiasza w zasadzie o tym opowiada. Absolutne niedociągnięcia, złe rzeczy, grzechy, których dopuszczał się Izrael, najazd Babilonu na Izrael i w samym środku tej księgi są właśnie słowa o tym, że zawrę jednak z wami przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić. Zobaczcie, jak to jest niesamowite, jakiego niesamowitego Boga mamy, że świadomy tego, co zrobili Izraelici, świadomi tego, co my zrobiliśmy i co my być może jeszcze zrobimy w przyszłości, i tak ma zawarte z nami przymierze. Miał zawarte z nimi i obiecał, że zawsze i nie przestanie im dobrze czynić. I myślę, że w kontekście chyba całego naszego życia, ale przede wszystkim dobrze rozpoczętego i zakończenia każdego dnia, myślę, warto pamiętać, że mamy Boga, który nigdy się od nas nie odwróci. Że być może w naszym życiu będą gorsze chwile, że może w naszym życiu będą momenty, w których nie będziemy wiedzieli, jakie decyzje podejmować. Będziemy być może nawet podejmować decyzje absolutnie złe. Ale zawsze będziemy świadomi tego, albo powinniśmy być świadomi tego, że Bóg nas nigdy nie opuści. I ta jedna świadomość tego, że Bóg zawsze jest obok nas, że ta Jego obietnica jest cały czas aktualna, jest, myślę, niesamowita. On zawsze wybaczy i te przymierze, które zawarł kiedyś z Izraelem poprzez krzyż, na którym zmarł Jezus Chrystus, te przymierze też zawarł z nami, mamy absolutne prawo do tego, żeby obojętnie, co się w naszym życiu nie wydarzy, obojętnie, jaki błąd w naszym życiu nie wystąpi, obojętnie, jakiego grzechu się nie dopuścimy, zawsze możemy przyjść do Boga i powiedzieć, jestem Twój, przyjmij mnie, wybacz. A ja postaram się żyć jak najlepiej na przyszłość. I tego chciałbym nam życzyć, abyśmy nie stąpali za daleko w przeszłości, potrafili pójść dalej, ale właśnie z tą jedną świadomością, że Bóg nam odpuścił, że Bóg jest obok nas i daje nam nowy dzień, daje nam nową rzeczywistość każdego dnia, czystą,
od przeszłości, czystą od grzechu, czystą od błędu. Żyjcie z taką świadomością każdego dnia. W Bożych ramionach wszystko jest możliwe do odpuszczenia. Zostańcie z Bogiem. Dobrego dnia. Amen.